I witam ponownie, z tej strony Dans. Z tej strony Kici. Z której? Z lewej. Okej. Okay. I jest to druga gra półfinałowa między The Pirate Bayem i Sopkiem. Gdzie The Pirate Bay znowu jest ranem i leci. Na i leci. Świetnie, podoba mi się to TVT, jest świetne. Tak. No to widziałem ostatnio, to będzie złoto i maz mariny. Tak, takie możliwe. Po jakimś czasie faktycznie się zdobywa przewagę, gdy się doleci do złota? Bo się gra taki olin. Ja ostatnio widziałem Marine King. Grał to bodajże w GSL-u i zmiażdżył tak swojego przeciwnika, że aż mi się przykro zrobiło. Tylko, że to jest Marine King, wiadomo, samymi Marinesami działa cuda. Tak, tak. Jak to kiedyś Idra powiedział, Marines, the counter to Banelings. Marines są kontrą na wszystko. Tak. Czy on dobrze ląduje, czy trochę oddalony jest? Oddalony jest. Popatrz, te gazy są tak... Chodź. Ciężko powiedzieć. W każdym razie Sopek buduje supply depota na dole. On chyba nie lubi swojego maina. Nie, chyba dobrze wylądował. Tak, ale Sopek chyba nie za bardzo lubi swojego maina. Zawsze woli sobie udekorować wejście. Tak, i zawsze gra te reakcje też tutaj na dole. Tak. W sumie nie wiem, czym to jest spowodowane. No, ale lubi tak. Miłością do naturala. Ale już jest, ciekawi mnie, co pirat będzie grał. Tak, zauważ, że Sopek skautuje cross spoty, zobaczy, że go tam nie ma, pójdzie w drugą stronę. Zobaczy, że go nie ma i pójdzie na, i na bliską tą. Tak, tak, tak. Mogę się założyć. Potem pójdzie na bliską tą, bo pomyśli, że to jest inna wersja mapy. Mhm. I potem będzie 5 sekund WTF. What the fuck? No, potem może skojarzysz, potem może dotknie Zelnagi w końcu. No i mamy dwa raksy. I mamy dwa gazy sobie Sopka, tak poza tym. Czyli jakiś Banshee będzie chciał pewnie zagrać. Good luck. No i będzie teraz jakieś coś ze strony Sopka? Znalazł, że Vulture'a tu nie ma, można tak coś powiedzieć. Stefan nie wie, co robi, tak się tak kręci. Vulture też skautuje, jeszcze nie znalazł... jeszcze nie znalazł Sopka. O, i teraz zobaczy. Przejedzie przez środek tym SCV-em i już będzie wiedział, o co chodzi Sopek. Tak. Zobaczył. I to pytanie, co teraz postanowi zrobić. Ma trochę... Budował tylko jeden Rax, więc nie może w tej chwili po prostu rzucić się na tą bazę. Gdyby miał w planach jakiś... O, już się uśmiechnął. Gdyby miał w planach od razu jakąś większą agresję, to w tej chwili by spokojnie wygrał. Ale, że wolał... te chować, jeszcze nie postawił faktorki, to jest w bardzo złej sytuacji teraz. Teraz musi się zabunkrować po prostu i odprzeć ten atak. Spróbować jakoś postawić ekspansję i próbować się bronić przed tymi marinami. Tak, może sobie pamięta, jak w jaki sposób się dziennik wybronił przed nim. Mógłby tak samo postawić bunkier, spróbować ubronić ten atak, tak jak powiedziałeś, zapał supply blocka. I buduje faktory. I w tym czasie wytechować do Banshee. No ale wiesz, buduje teraz faktory. W sumie tych jednostek ma mało, ma tylko jednego Raxa, oprócz tego ma supply bloka. I czemu nie buduje bunkra? A w momencie tym ma trzy baraki już. Vulture, który ciągle masuje tylko Marino, oprócz tego dostawia gazy i te Marino mogą Sopka bez problemu zalać. I ekspansja, Sopek myśli, że jest White Room. Sopek musi tu postawić bunkry, on bez bunkrów się po prostu nie obroni, i no, tym bardziej na jednym raksie. Chyba, tak, że będzie chciał jakieś heliony grać, mas heliony. Vulture stwierdził, że ma jeszcze za mało raksów, trzeba dostawić czwartego. Ze zwykłej bazy da się osłużyć 7, jeżeli to ma być taki all-in, o jakim myślę. Ze złotej bazy pewnie z jednego więcej dałoby się jeszcze osłużyć. Chociaż jeszcze supply depoty, nie wiem. Biegnie ta garstka marinesów, mamy... Sopek gra bazy, i... I się spotkają, i to nie będzie miłe dla Sopka. No to już jest koniec gry. Jeszcze mikro. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy. Wow, jeden Marines Vulta tylko oberwał cokolwiek. I... Nie wiem, po co w ogóle ten tech do tych Banshee. I Sopek teraz jest w bardzo złej sytuacji, ciężko mu się będzie wybronić. Jego kontrol na ten build jest GG. I... Wiedział, co jest grane, a mimo wszystko grał Banshee, a tym bardziej, że Vulture już drugie złoto zajmował, nie wiem, czy widziałeś. Tak. No to przechodzimy do gry numer 3. Na razie.